Wiemy, że mieliśmy swoje szanse w pierwszej połowie i powinniśmy je wykorzystać. Zważywszy na to, że Kalisteni najlepiej sobie radziło od początku tego sezonu, ale postawili twarde warunki, było dużo walki, zaangażowania. No, piękna pogoda, 3-0, tylko odpocząć w niedzielę. Na początku drugiej połowy Kalisja trochę napędziła nam strachę tymi kilkoma sytuacjami, które wynikały też z jakiejś naszej niefrasobliwości w defensywie, ale jednak potem udało się wrócić na te właściwe tory. Stwarzaliśmy sytuację, bez wątpienia mieliśmy kilka jeszcze, dwa razy trafiliśmy w słupek, kilka mieliśmy sytuacji, ja miałem sytuację, Artur Marcinia miał sytuację, więc szans było sporo, więc myślę, że trzy bramki to jak najbardziej wynik sprawiedliwy, na pewno Kalisja miała swoje, może nie stuprocentowe, ale jakieś okazje do zdobycia gola. Całe szczęście zakończyło się 0 z tyłu i mamy 3 punkty, koncentrujemy się teraz na następnej sobocie. A to 3-0 to najniższy wynik kary, to na pewno? Ja myślę, że to jest dosyć sprawiedliwy wynik, bo z przekroju meczu byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Myślę, że 70% przy piłce to my byliśmy. Mieliśmy dobre sytuacje. Kilka razy Kalisja grała dobrze, jeśli chodzi o linię defensywną, żeby łapać nas spalone, bo myślę, że tych bramek było dużo więcej, gdybyśmy kilka razy może w tempo wybiegli albo lepiej dograli. Więc myślę, że 3 bramki to taki w miarę sprawiedliwy wynik. Kalisja czymś was dzisiaj zaskoczyła? Nie wiedzieliśmy, że grają tu napastnikami, że w ostatnich spotkaniach 3 razy przegrali, ale przegrali jedną bramką, więc wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Mieliśmy jasno specyfikowany swój cel, oskrzelać akcję, uderzać z dystansu, kontrolować przebieg gry od początku do końca i nie tracić łatwo bramek. Zrobiliśmy dzisiaj wszystko, co należało. W pierwszej połowie powiedzieliśmy sobie mocne słowa w szatni, bo ta gra nie wyglądała najlepiej, ale mimo wszystko mieliśmy 1-0 z przodu.